Witajcie. Mam na imię Magda. Chciałabym wam powiedzieć o czymś najważniejszym. O informacji, która jest najważniejsza, jaką możecie kiedykolwiek usłyszeć w swoim życiu. Na pewno każdy z was uczestniczył w jakimś pogrzebie. I pogrzeby mają to do siebie, że zrównują wszystkich. Nie ma wtedy wielkich, nie ma wtedy mocnych, nie ma wtedy fajnych, ani bogatych, ani silnych, ani mądrych. Są tylko martwi. I każdy z was zdaje sobie na pewno sprawę, chociaż spycha to do tyłu, że też przyjdzie taki dzień, w którym to właśnie na nas będą się patrzeć. Na nas, że my będziemy martwi. My, którzy teraz jesteśmy na jakimś pogrzebie, że to my zajmiemy to miejsce. I pytanie jest takie, co później? Czy to jest koniec wszystkiego? Chciałam wam powiedzieć, że śmierć nie jest końcem. Ja bałam się śmierci. Przez długi czas się bałam śmierci. Dopóki nie poznałam Jezusa. Jak poznałam Jezusa i zdałam sobie sprawę z tego, że dzięki Niemu spędzę wieczność w niebie, że jestem bezpieczna, to przestałam bać się śmierci. I chciałam wam powiedzieć, że wy też możecie być bezpieczni. Możecie spędzić wieczność w niebie. Ale musicie przyznać, że to, co robicie teraz, to życie, którym teraz żyjecie, życie bez Boga, jest błędem. Musicie z tego pokutować i odwrócić się od tego. I przyjąć Jezusa. Przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. I to się nazywa nowe narodzenie. To się nazywa narodzenie z Bożego Ducha. Jak będziecie narodzeni z Bożego Ducha, będziecie nowymi istotami. Już tutaj, na ziemi. Będziecie mogli żyć w pokoju i będziecie mogli mieć bezpieczeństwo i radość z tego, że spędzicie wieczność w niebie. Z tego, że Jezus kocha was tak, jak nikt inny nigdy w życiu was nie ukocha. To naprawdę jest wspaniałe i musicie tego doświadczyć, żeby tak naprawdę wiedzieć, o czym mówię. Ale wybór należy do was. Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Mnie też nie zmuszał, ja dokonałam własnego wyboru. I właściwego wyboru wam dzisiaj życzę.